Dzień dobry. Dzisiaj naszą gościną jest pani doktor Agata Plecha. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy mówić o jesieni i o zimie i o oczach w tym okresie w roku. Tak. Tak, Czy tak, należy jest jakoś plan. Specjalnie dbać o oczy w tym czasie? Tak, bo każda pora roku ma swoje wyzwania, trochę szczególne. No, część z nich jest takich takich powszechnych, że właściwie pora roku na nasze zachowania nie powinna wpływać. Natomiast i jesień, i zima są szczególne. Jesień dlatego, że możemy korzystać z tego, co się działo w ciągu lata i wczesnej jesieni, kiedy była absolutnie duża dostępność do różnych produktów, czyli do takiej zdrowej diety polecanej, jeśli chodzi o oczy. I wtedy nie musimy się suplementować, wtedy właściwie to, czym się karmimy, wpływa na nasz cały organizm, w tym na oczy, i może być świetną bazą do profilaktyki chorób takich związanych z wiekiem. Czyli mam tu na myśli zdrobnienie siatkówki związane z wiekiem, które jest taką chorobą, która bardzo nam teraz dokucza w świecie zachodnim i ma ogromny związek z tym, czym się karmimy. Z tymi wszystkimi produktami, które nie są eko, które są obarczone czy konserwantami, czy środkami, które nas wyjaławiają, a nie odżywiają. I o ile w ciągu zimy na przykład jemy sprowadzane warzywa, to w ciągu jesieni, kiedy możemy korzystać z własnych zasobów, takich tutejszych, lokalnych, to jest to zdrowsze po prostu. Więc no jesień, jakby początek jesieni jest dobry pod tym względem, że jeszcze mamy z czego czerpać, natomiast trochę się zmienia też klimat, w jakim żyjemy, i temperatura, i nasłonecznienie, więc nie wolno nam zapominać o tym, czy fajnie byłoby nie zapominać o tym, co możemy i co powinniśmy robić dla swojego wzroku w kolejnych miesiącach. Czyli co właśnie? Dbać w jakiś specjalny sposób. Tak, no więc jesienią trzeba się liczyć z tym, i no zimą też, że coraz więcej czasu będziemy spędzać w domu, prawda? Bo jak jest taka szaruga, jak jest zimno, jak wieje wiatr, to nie chce nam się wychodzić i, nie wiem, uprawiać sportu, albo po prostu iść na spacer, albo nawet skopać w ogródku, żeby sobie coś przygotować, zasadzić, zebrać. Więc więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. A to sprawia, że nie patrzymy na inne odległości niż te zadane. Czyli na przykład w komputer, w telewizor, w telefon komórkowy, ale także do książek, bo to właściwie chodzi o odległość, z jakiej patrzymy, a nie tylko o to, czy patrzymy na przykład na zielone. Bo jest taki przesąd, że patrząc na zielone, ja to słyszałam od pacjentów, że patrząc w zielone chronimy swoje oczy. No i tak, jest w tym dużo prawdy. To nie o ten zielony kolor chodzi, tylko o to, że jeśli wyjdziemy gdzieś w ciągu lata czy wiosny i tak nacieszymy się na przykład przyrodą, no to jesteśmy wtedy jakby przystosowani do tego, żeby patrzeć na dalekie odległości. A jesień i zima to taki czas, kiedy jednak więcej czasu patrzymy z bliska. A to powoduje, że napina nam się soczewka w oku, nie jest gimnastykowana, nie pracuje tak płynnie, tak naturalnie, jak w innych porach roku. I w efekcie u dzieci generuje to na przykład nadmiernie rosnącą krótkowzroczność. Są takie przewidywania, że do 2050 roku większość populacji będzie nosiła okulary. No to jest zatrważające i ma związek z naszym stylem życia, z tym właśnie patrzeniem z bliska. I druga rzecz jest taka, że u osób dorosłych szybciej niż do tej pory to bywało na przestrzeni wieków, możemy mieć konieczność noszenia okularów do czytania. Bo to również jest wynikiem napięcia naszej soczewki. Bo to jest tak, cały proces wygląda w ten sposób, że wokół mamy soczewkę. Soczewkę, która pracuje, ona zmienia swój kształt, czyli dopasowuje się i swoją moc łamiącą, swoją jakby ogniskową, do tego, żebyśmy dobrze mogli widzieć i na daleko, i na blisko. A jak patrzymy tylko z bliska, no to ta soczewka przestanie się nam ruszać. Ona jest zawieszona, czy jakby współpracuje z mięśniami, które ją poruszają. Jeśli one zastygną w jakimś położeniu, w jakiejś pozycji,
No to nie będą poruszać soczewką i ona straci swoją elastyczność. Czyli A jak jeżeli ją dobrze, straci, to jeżeli dobrze właśnie. zrozumiałem, pani doktor, to dobrze jest patrzeć trochę na te najbliższe obiekty i trochę dalsze, żeby cały czas gdzieś ta zmiana następowała. Tak, dokładnie tak. To tak jak na siłowni. Chodząc na siłownię też mamy różne ćwiczenia, po to, żeby mięśnie były raz napięte, raz rozluźnione. A nie były w takiej kontrakcji, nie były w takim napięciu. No, proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy cały czas tylko ćwiczyli, nie wiem, biceps i mieli tą pozycję taką napiętą, no to nam tak zostanie. Nie wyprostujemy ręki, nogi czy czegoś tam. Tak samo jest w naszym oku. A tak naprawdę jako ludzie to my się nie bardzo zmieniliśmy od czasów, nie wiem, średniowiecza, kiedy to więcej było patrzenia w dal. No nie było takich mediów jak teraz, żeby jednak siedzieć przed komputerem, telewizorem i telefonem komórkowym, więc częściej ludzie właśnie, nie wiem, pracowali na roli, polowali, no więc używali swoich odległości do patrzenia dalszych. I ciągle jako człowiek, jako ludzie jesteśmy na poziomie właśnie takich funkcji naszego układu wzrokowego. One się jeszcze nie przystosowały do obecnych czasów, do tego, że jednak jesteśmy w napięciu. Do tego jeszcze dochodzi stres, który też nas napina. I jest coś takiego w optyce, jak taka złota zasada, o której ja bardzo często mówię przede wszystkim dzieciom, jeśli ich badam, i rodzicom tych dzieci. Złota zasada, która brzmi 20, 20, 20. I mówi o tym, żeby co 20 minut, przez co najmniej 20 sekund spojrzeć dalej niż 20 stóp, czyli 6 metrów. No i w praktyce to nawet można sobie zegarek nastawić, żeby co 20 minut spojrzeć gdzieś za okno albo na drugą ścianę, gdzie jest lustro, i wtedy tam poprzyglądać się tym detalom, tym szczegółom, które dojrzymy. I to sprawia, że nasza soczewka będzie pracować. No, można też sobie powiesić takie tablice z literami czy cyframi gdzieś daleko na ścianie i drugą taką przed sobą i szukać tych samych znaków. Daleko blisko, daleko blisko. No i traktować to jako po prostu ćwiczenia, takie jak ćwiczymy nasze ciało, to ćwiczmy również i oczy. Super, to Słyszał bardzo Pan o dziękuję. takiej zasadzie? Nie, pierwsze słyszę, więc bardzo się cieszę, że właśnie usłyszałem to teraz. I czy jest jeszcze coś takiego, o czym warto pamiętać w trakcie jesieni, zimy, ale też kolejnych miesięcy? Czy coś Tak, możemy ale jeszcze zrobić dla Twoich jeszcze oczu? wspomnę o tym, bo ja wiem, 3-4 lata temu prowadziliśmy w Beskid Medzie taką szeroko zakrojoną akcję. Ona była skierowana do uczniów szkół podstawowych, gdzie rozsyłaliśmy materiały właśnie do tych ćwiczeń, naklejki z napisem 20-20-20. Mamy nagrane materiały do tego, żeby dzieci wiedziały, o co chodzi i nie traktowały tego, nie wiem, jako niepotrzebne zamieszanie, tylko jako taki sposób na to, żeby jednak widzieć wyraźnie. I no, część szkół, także z Cieszyna i okolicy, zgłosiła się do tego programu. My ciągle dysponujemy takimi materiałami, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to nadal można z nich skorzystać i nawet zrobić, nie wiem, lekcję wychowawczą czy na biologii, która uczy takich właśnie zachowań. I je powoli wprowadza, bo ciężko bazować tylko na tych pacjentach, na tych dzieciach, które przychodzą do badania. Więc no, wspomniałam o diecie, wspomniałam o ćwiczeniach takich, które gimnastykują nasz wzrok. I na pewno bardzo ważną rzeczą, którą możemy sobie zafundować, i właściwie bezwzględnie konieczną, jest to, żeby się chronić przed promieniowaniem słonecznym. Wiele chorób w okulistyce jest może nie wywoływana, ale przyspieszana. Przyspieszany jest ich rozwój przez patrzenie poprzez niezasłonięte, nieochronione oczy w słońce. I to słońce takie jak latem, ale także to odbite od śniegu. Teraz mamy też bardzo, w chwili obecnej, bardzo ciepłą jesień słoneczną. I warto mieć okulary przeciwsłoneczne po prostu i dla komfortu, i dlatego, żeby profilaktycznie działać na tkanki swojego oka, na soczewkę, na siatkówkę, by tam nie rozwijały się choroby, w których jest duży udział promieniowania słonecznego, które je przyspiesza. A czasami bezpowrotnie powoduje zniszczenia.
Nie wiem, czy pan się z tym spotkał, no ja kilkakrotnie w czasie pracy swojej, że jeśli było zaćmienie słońca i osoby patrzyły w to słońce, które jest przysłonięte przez księżyc i patrzyły bez ochrony, bo jeśli patrzymy na przykład przez kliszę, przez okulary słoneczne z filtrem, najlepiej nie jedne, to wtedy nic nam się nie stanie. Ale jak patrzymy nieosłoniętym okiem, no to po prostu to promieniowanie wypala nam część tkanek. I są osoby, które bezpowrotnie straciły wzrok, patrząc właśnie wtedy na światło słoneczne. No, to faktycznie jest to wiadomość ważna. To bardzo Tak. dziękuję za nią. To myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób nie ma chyba takiej świadomości, że to promieniowanie słoneczne może być aż tak niebezpieczne, Może niż być, może być. przesadzone. I warto zaopatrzyć się w okulary z filtrem. Nie takie kupione na ulicy, bo one najczęściej przekłamują to, czy ten filtr jest, czy nie ma. Zresztą można je sprawdzić w optykach, w gabinetach optycznych, czy na pewno jest filtr, który pochłania część promieniowania UVA i UVB. Czyli to widmo słoneczne, które sprawia, że jednak i nasza skóra, i nasze oczy nie są chronione w odpowiedni sposób. No i czapka z daszkiem, cień. To już tak u osób, które więcej siedzą pod drzewem, a nie biegają, czy jeżdżą na rowerze, ale jak najbardziej tak. Dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję za te cenne wskazówki i rady. To zapytam na zakończenie panią doktor. Jakie plany pani widzi w przyszłości? Co pani widzi, jeżeli pani sięga w przyszłość? Czy mamy jakieś plany, marzenia, Przyszłości, zamiary? Tak. powiem w przyszłości jeszcze o czymś, ale tutaj jeszcze jedna rzecz przyszła mi teraz do głowy i jest ważna w kontekście jesieni i zimy. Czyli znowu wracamy do tego, że siedzimy w pomieszczeniach, czy są wietrzone, czy nie, no może nie tak często jak latem. Mamy włączone ogrzewanie, czasami jakiś klimatyzator i tak naprawdę jesteśmy w środowisku, które jest suche. I ta suchość powietrza i dodatkowo to, że na przykład patrzymy w ekrany, które emitują światło niebieskie, i jak się w coś wpatrzymy, tak jak my teraz na siebie, to rzadziej mrugamy. To wszystko sprawia, że nasilają nam się dolegliwości zespołu suchego oka, czyli pieczenie, uczucie piasku pod powiekami, czy nawet ciała obcego, uczucie suchości, zaklejenie oczu rano. To wszystko jest bardzo uciążliwe. I to jest taka dolegliwość, ten zespół suchego oka, która nam się pojawia. No, niejednolicie. Są dni lepsze, bo na przykład padało, i są dni gorsze, bo jest sucho, bo jest nasłonecznienie, jest wiatr i nasze oko cierpi z powodu tego, że przestaje mieć barierę ochronną w postaci filmu łzowego, w postaci warstewki łez na swojej powierzchni. Więc jesienią i zimą warto zadbać o to, żeby w pomieszczeniach było wilgotno, żeby zakropić sobie oczy sztucznymi łzami. One są bardzo bezpieczne i no, nie mogą nam zaszkodzić. I no, pyta pan o to, co ja teraz, co profilaktycznie. No więc to są takie moje no, obszary zainteresowań, o których ja o tej porze roku bardzo wspominam wszystkim moim pacjentom. Właśnie o nawilżaniu, o nawadnianiu się, o tym, żeby właśnie robić przerwy w czasie, jak pracują przy komputerze, że jeśli trzeba, to powinni zakropić sztuczne łzy. No i sama o to dbam, bo sama też cierpię na zespół suchego oka, także po prostu wiem, że jeśli tak o to nie zadbam, jeśli nie zapewnię sobie odpowiedniej diety, czyli na przykład kwasów omega-3, bo tak naprawdę tłuszcze są nam potrzebne, no to będę cierpieć. Więc myśląc długofalowo, no po prostu chcę to robić dla siebie. A z nowości jeszcze, na początku przyszłego roku mam nadzieję, że wyjdzie drugie wydanie mojej pierwszej książki. I ono jest wydaniem rozszerzonym o takie aspekty prozdrowotne, które poniekąd są nowościami, bo przez te 4 lata od pierwszego wydania książki trochę się zmieniło. Po drugie, no moje zainteresowania też są szersze niż wtedy, więc zaprosiłam do rozmów osoby, które się zajmują jakimś tam jeszcze kawałkiem, który może wpłynąć na to, w jakiej formie, w jakim stanie są oczy. Bardzo dziękuję za tę wiadomość, no i gratuluję, bo jest to zawsze też poszerzenie wiedzy i będzie można przeczytać o tym Tak, wszystkim. Bardzo dokładnie. dziękuję za rozmowę. Pani doktor Agata Plech była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło.